Na ekranie widzimy skład, w jakim zaczyna ten mecz pierwsza drużyna. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przed nami skład drugiego z zespołów. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. No i zaczynamy finał Pucharu Włoch. Kto sięgnie tu dzisiaj po to trofeum? Cudowna piłka, spójrzmy! A i bramka! Tym samym otwiera nam się wynik w finale tegorocznej edycji Pucharu Włoch. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. To była idealna okazja na finezyjny strzał, brawo! Prowadzą zatem 1-0. Irving Lozano. Świetne, filtrujące podanie. Bramka! Kolejna dzisiaj w wykonaniu tego zawodnika. Dla obrony rywali jest dzisiaj nie do zatrzymania. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. 2-0. Gramy dalej. Osimhen. Tak! Bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Obejrzyjmy raz jeszcze powtórkę tej bramki. Piłka chodziła jak po sznurku, ale też nie zapominajmy o samym wykończeniu, bo było naprawdę świetne. Z pozoru może się wydawać, że to łatwa piłka, ale przecież odbiła się od ziemi. Taką najprościej posłać w trybuny albo i za stadion. I mamy obecnie 3-0. Nie robią na nim wrażenia ataki rywala. Spokojnie utrzymuje się przy piłce. Stanisław Lobotka. Mario Rui. Zieliński przyjmuje piłkę. Ależ teraz będzie okazja. Jest! Kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. Mamy powtórkę. Widzimy, jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie prima sorte. I po tej bramce jest 4-0. Irving Lozano. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Lobotka. Mario Rui. Czy trafi do siatki? Ale zablokowany ten strzał. Ależ teraz przerwał tę akcję po mistrzowsku.
Giovanni Di Lorenzo. I teraz szuka Zielińskiego. Wymierzył teraz pięknie to zagranie. Wspaniale, wspaniale teraz bramkarz. Ja już widziałem piłkę w siatce. To było potężne uderzenie głową. Nie mam pojęcia, jak udało mu się je zatrzymać. Krótko rozegrany stały fragment. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. I teraz przejmują piłkę. Mario Rui. Osimhen. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Ponownie tracą łatwo piłkę. Mario Rui. Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo przy piłce. I teraz za obronę ta piłka. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Jeśli robić wślizgi, to tak, czysto i skutecznie. No tak, ale żeby dobrze przerzucić piłkę, trzeba to jeszcze zrobić celnie. A tak mamy aut. Lozano. Słyszycie Państwo, kibice wyrażają dezaprobatę z tak głupiego podania. Zieliński. Di Lorenzo przy piłce. I tyle było z posiadania piłki. Lozano. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. Bez wątpienia, było przewinienie, będzie rzut wolny. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Zieliński, ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. I mamy strzał! Dobrze blokuje teraz strzał. Co za sytuacja! Piłka o centymetry mija bramkę. Przechwyt, szybkie rozegranie, dobry strzał. Zabrakło tylko piłki w siatce. Liczby mówią wszystko. Urządzili sobie dzisiaj niezłą kanonadę. No i mamy efekty. Nie sądzę, żeby rywale zdołali nawiązać z nimi walkę. Są w znakomitej formie. Decyzja sędzi. To był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. Irving Lozano. Górą zagrywana piłka do Piotra Zielińskiego. Dobra, spokojna interwencja. Krótkie, sprytne rozegranie. I teraz próbuje szczęścia. To nie było trudne. Broni bramkarz. Dwie minuty doliczonego czasu. By jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Valerii. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej.
Co zrobi w tej sytuacji? Dobra, no i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Jest więc powtórka rzutu karnego. Bardzo pewnie go wykonał. Posłał piłkę w dolny róg bramki, blisko słupka. Co prawda bramkarz rzucił się we właściwą stronę, ale nie miał szans jej dosięgnąć. Podręcznikowo wykorzystana jedenastka. Zaczynamy drugą połowę finału Pucharu Włoch. Jesteśmy coraz bliżej poznania triumfatora tych rozgrywek. Kolejna bramka! Powiększają przewagę do 4 goli. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił. Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego kontrę. Na tablicy wyników 5-1. Dobre podanie górą. I proszę, bramkarz był na miejscu. Krótkie wybicie, podanie do kolegi. Mario Rui. Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja. No coś wspaniałego! Piękne to było uderzenie. Warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. No... Prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Lozano. Mario Rui. Wow, świetna interwencja. Było już groźnie. Uwaga, dobry przerzut górą. Dobra teraz interwencja. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. I gol! Pewny strzał, piłka ląduje w bramce, dobrze wykonana jedenastka. Już przed strzałem trzeba wybrać stronę, w którą bramkarz się rzuci. Tu źle odczytał ruchy strzelca i był już bez szans. Jedenastka wykorzystana.
Czy zdecyduje się teraz na strzał? Próbował sprytnie, technicznie, ale zupełnie teraz nie wyszło mu to uderzenie. Do celu było naprawdę blisko. Powinien chociaż skierować tę piłkę w światło bramki. Zmarnowana szansa. Teraz pełna kontrola sytuacji na ugranie kilku minut. Di Lorenzo przy piłce. Ale podanie przejęte. Suárez Meite. Bardzo ładne podanie górą. Ależ doskonała sytuacja. Co za niesamowita obrona. Bramkarz naprawdę się w tej sytuacji popisał. Pokazał, że zna się na swoim fachu. Nawet jeśli w tej sytuacji, jak widzimy, był spalony. Zdecydowane wejście w piłkę. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Mario Rui. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Irving Lozano. Dobrze konstruują ten atak. Nie śpieszą się. Nie ma! Odrobinę nad poprzeczką, a to był ładny, plasowany strzał. Dobrze broni bramkarz. Musiał sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Mario Rui. Zieliński przyjmuje piłkę. Podanie do Zielińskiego. I znów z piłką Piotr Zieliński. Zieliński przyjmuje piłkę. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Poprzeczka i piłka poza boiskiem. Szkoda, tutaj trochę zabrakło. Dobrze pomyślane i w sumie nieźle wykonane. Tak czasem bywa, że na drodze do szczęścia staje poprzeczka. Valerii. Tracą piłkę. Giovanni Di Lorenzo. Lobotka. Di Lorenzo przy piłce. Zieliński przyjmuje piłkę. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. Piłka w grze. Krótkie rozegranie. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda? Jeszcze 3 minuty. Tyle arbiter doliczył. Zieliński przyjmuje piłkę. Piłka znów u Zielińskiego. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz... Tak jest! To już koniec!